ofiary katastrofy. W imieniu przewodniczącego Rady Miasta Gdyni Stanisława Szwabskiego oraz prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka witam Państwa na apelu pamięci intencji ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. O wprowadzenie do uroczystości proszę księdza prałata Edmunda Skalskiego, proboszcza parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Panie przewodniczący, panie komandorze, drodzy gdynianie, to z potrzeby serca gromadzimy się w tym miejscu, aby raz jeszcze wypowiedzieć słowa wdzięczności. Od tygodnia z polskiej ziemi wznosi się do nieba głos. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, ale od tygodnia powtarzamy również za psalmistą: Pan jest moim pasterzem. Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych, chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Dziś nie zadajemy pytania dlaczego. Dziś pragniemy odczytać sens tego, co się wydarzyło. Aby opłakiwana śmierć braci i sióstr przyniosła błogosławione owoce. Powierzamy Bogu Wszechmogącemu nasze myśli i uczucia, nasze łzy i ból, nasze ręki i nadzieje. Jego znakiem rozpoznawczym były rany na rękach i w boku. Niech On przyjmie poranione ciała naszych sióstr i braci. Niech wprowadzi ich dusze do swojego królestwa miłości i pokoju. Życie wieczne miał.
Żywnianie, pan prezydent Wojciech Szczurek, będący na pogrzebie prezydenta Rzeczypospolitej w Krakowie, przekazuje wszystkim serdeczne pozdrowienie. Łączy się razem z nami w godzinie apelu pamięci. Żegnamy dzisiejszej niedzieli świętej pamięci prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę oraz każdą z tych osób, które zginęły w katastrofie samolotowej koło Katynia. Żegnamy ich w nadziei zmartwychwstania. Odszedł od nas. Po nagrodę do Pana prezydent Lech Kaczyński. Odeszła po nagrodę wieczną małżonka prezydenta Maria Kaczyńska. Odszedł od nas ostatni prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Najcięższy krzyż poniósł.